nam, jak już Michał powiedział, mamy walki nowe pocztów rycerskich. Nasi wojownicy będą podzieleni na dwie drużyny. Każda drużyna będzie walczyła pod swoim sztandarem. I sposób, żeby wygrać swój pojedynek, są dwie możliwości. Pierwsza to pokonać wszystkich wojowników w polu drużyny przeciwnej. Lub drugi sposób, po prostu zdobycie ich i odniesienie ich flagi do swojej własnej bazy, kiedy flaga tam jeszcze jest. Czyli całe walki mają dużo bardziej taktyczne, takie, żeby przemyśleć, a nie tylko brutalną siłą. Co ciekawe, tym razem będzie trochę inaczej z samą walką. Walka nie będzie w sposób ciągły, lecz bojownik przy drugim trafieniu będzie siadał na ziemię. Czyli każdy z nich maksymalnie dwa razy może oberwać. Jak już oberwał drugi raz, już siada i wycofuje się z walki. Jeżeli bojownik się przewróci, to już też odpada. Ja już czekam na ostatnich wojowników. I podzielmy się na dwie drużyny i za chwilę zaczniemy. Prosimy o 2 minuty jeszcze cierpliwości. I tak jak mówił Michał, pamiętajmy, nie bądźmy za blisko, pilnujmy swoich pociech, nie wchodźmy tutaj, bo nie daj Boże, któryś ze spędzonych rycerzy przewróci się o linę i wpadnie w was. Zobaczymy, co tu się wydarzy, jak do tego taktycznie podejdą, prawda, że tu na takim polu zaraz naprawdę dużo pokombinować. Widzimy, że czerwoni zostawili dwóch strażników na końcu pola, żeby na pewno nie udało się zabrać ich sztandarów. Tutaj pan Zbiszek zabił wolny sztandar zupełnie. Widzę, że wojowniczka z lewej strony Agnieszka wzięła tylko broń, ma wolną rękę lewą, prawdopodobnie będzie chciała biec po sztandar. I widzimy, że u czerwonych już jeden padł. Każdy z wojowników tam liczy. Kral wystawił jednego wojownika do przodu, prawa flanka. Bazyliszków odchodzi do sztandaru. Trójkę na dwójkę z jednej strony. Bardzo ładnie ruszył Kamil na bok, zamiast uderzyć przepychał. I zaliczamy! Choć sztandar padł! Zdobycie talizotne, bo sztandary nie są przyczepione mocno do drzewca. Pierwszy punkt dla drużyny z herbem Bazyliszka. Wielkie, wielkie oklaski i zaczynamy teraz drugie starcie. Już sztandar brata, Bazyliszki już mają jedno zwycięstwo. Zobaczymy teraz, co się wydarzy, czy walczący pod sztandarem Krala pokonają tym razem, będą nadal walczyli. Gotowi? Walka! Widzimy, że Kral się podzielił na dwie drużyny. Bazyliszki do przodu poszły, mocno mają pole, prawej strony odchodzą.
Dziękuję.